Witamy Państwa dzisiaj o poranku z Opolskiego Ratusza. Tutaj bowiem jutro odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta poświęcona setnej rocznicy powstania dzielnicy pierwszej z siedzibą w Opolu Związku Polaków w Niemczech. Ta niezwykle ważna dla polskości organizacja, przypomnę, powstała w roku 1922, jednocząc wszystkie organizacje polonijne w Niemczech. No i później rozpoczęła swoją działalność. Ta na Opolszczyźnie, w Opolu była niezwykle ważna. Stąd uroczystości. One rozpoczną się już dzisiaj, a mianowicie w Muzeum Śląsko-Opolskiego odbędzie się dyskusja, debata zatytułowana Mniejszość Polska w prowincji górnośląskiej między wojnami, później otwarcie czasowej wystawy, a jutro obchody główne, a mianowicie od godziny 12 msza święta u ojców franciszkanów, później o 13:15 uroczystości pod pomnikiem bojownikom o polskość Śląska-Opolskiego, o 14:00 otwarcie wystawy Jesteśmy Polakami, Związek Polaków w Niemczech, którą przygotował Instytut Pamięci Narodowej, i o godzinie 14:30 uroczysta sesja Rady Miasta. Niezwykle ważna, bo podczas niej chociażby zawsze są specjalnie uhonorowani ludzie spod znaku RODŁA. I tak będzie tym razem. 25 takich pamiątkowych, specjalnie wybitych medali na tę uroczystość zostanie wręczonym ludziom, którzy zasłużyli się dla organizacji, a także i dla naszego miasta. A zatem ta sesja będzie miała charakter wyjątkowy i ten weekend także wyjątkowo pod znakiem obchodów dzielnicy pierwszej w Opolu Związku Polaków w Niemczech, która powstała dokładnie 18 lutego 1923 roku. Wszystkich mieszkańców na te obchody serdecznie zapraszamy.